się ubierać w tym kawałku. Ej, Irish, wiesz, jakie ryby mają w baku? Gdzie tam się rzęcie? Ej, Reker! Reker, jesteś przytomny? Weź się w garść, chłopie, nie odpływaj. Brawo, Reker. Zapieprzałeś jak mistrz kierownicy. Tylko na koniec dupa. Włącz światło, parki. Fotel ani drgnie. Udałeś się rzęć. Irish, w takiej sytuacji najważniejsze to nie panikować. Ty masz dobre raty, a ja pełne gacie. Pak, pomóż tym siedzeniem. Wciąż do nieby. Kuźwa. Nie dostaniemy cię, Don. Słyszysz? Niby jak? Drzwi się zacięły. Kurwa! Nie tak to miało wyglądać, Irish. Reker, weź moją broń. Co ty kombinujesz, stary? Co ty kurwa odpierdalasz? Żeby przeżyć, wilk musi odgryźć sobie łapę. Strzelaj! Nie zgadzam się, nie rób tego! No dalej, Reker, wal w szybę. To jest rozkaz! Danie mi się waży, Reker! Ratujcie się! Musicie się stąd wydostać! Nie słuchaj go, chłopie, nie strzelaj! Wal w to! Wózko! Kurwa, Reker! Mało cię u bani odstrzeliłem. Zgubiłeś ogon. Wyluzuj, Park! Gdzie się zaplątałeś? Jak tylko zaczął się bajzer, dałem nogę tutaj. To byli Rusty, nie? Specjalci zniknęli szybciej niż się pojawili. Oddychaj, synu. Masz dane? Tak, tak, mam. Całkiem nieźle. Kurwa, już prawie świt. Zbierać się do punktu ewakuacyjnego. Wiadomo, gdzie jest Irish? Ja myślałem, że z wami. Przerywam ciszę radiową. Grabarz 3, tu dowódca grabarzy. Gdzie jesteś? Tu Grabarz 3. Zbliżam się z kierunku północnego. Mam towarzystwo. Potrzebny ogień osłonowy. Byłem, Irish, pomożemy. Reker, chodź tu, przygotuj się. Osłaniacie? Wystaw się przy oknie, trzeba osłaniać Irisha. Skrzyni są na boju. Po wszystkim! Czysto! Pomóżcie! Jesteś cały? Kurwa! No to po kryjówce. Na barze, jazda. Forteca, tu dowódca grabarzy. Mamy przesyłkę, ale zrobiła się afera. Kierunek, punkt sporny. Przyjąłem, grabarze. Śmigło w drodze. Kierujcie się na pozycję. Na dole, w atrium. Nie zauważyli nas. Załatwimy ich razem. Oznaczaj ich i dawaj znać.
miasta! Jedyna droga, na dół! Wszyscy w porządku? Tędy wyjdziemy. Becker, weź ze skrzyni ładunki. Dobra, wywalaj. Pięknie, idziemy! Tu płomień 2-1 do dowódcy grabarzy. Jesteśmy w drodze. Kiedy dotrzecie na miejsce? Miło cię słyszeć, Hawkins. Robimy postępy. Ładujcie się na ten dach, tylko szybko! Sprawdzisz teren, Rek? To ten budynek! A raczej połowa. Ta, te dwa kominy dokładnie na wprost. Widzisz, Rek? Punkt ewakuacyjny na południowy zachód stąd. No, Recker, użyj lornetki! Pilnować sektorów, wypatrywać celów. Ostrożnie! Czekajcie, przeładowuję. Musimy przeładować chwilę. Teraz przez plac, a potem rurą odpływową. Pora się ewakuować! Dobra, Rekie! Wziąłem!
przejścia. Aż mi ciary chodzą. No, od razu poczułem się jak dom. Ej, tak. Co do tego wiesz? Nie ma sprawy, żyjemy. Najważniejsze. Czysto. Dam ci pan. To jest najlepsza droga na górę? Najszybsza. Na szukanie innych nie mamy czasu. Czekaj, aż zobaczysz widok z dachu. Spodziewam się, że mi urwie jaja. Cicho. Uważać. Wszystko!
plany okazały się dość warte! Naprzód! Tommy, już! Budynek jest niestabilny! Tak, widać gdzieś Hawkins i resztę załogi? Tego nikt nie przeżył. Odciągnij Dana od wraku! Jak kurwa, przygniotło go! Spróbuj! Ja wydostanę Rekera! Moja noga! O nie! Jezus Maria, ale mi się nogę rozjebało. Będzie dobrze, Dan. Wyjdziesz z tego, chłopie. Zabierzemy cię. Tak, paliwo! Wiem! Tak! Rekker, osłaniaj! No już, wysiadaj, szybko! Wysiadaj! Pomogę, proszę, pozwólcie, pomogę, błagam. Nie, zabieraj się stąd, uciekaj stąd! Rekker, daj mi nóż! No ale po co się wrzęcie? Zdjęmy nogę! Zdjęmy co? Rekker, chodź tu! Niech po strzasku, żeby przeżyć, musi odgryźć sobie łapę. Dawaj! Kość jest zmiażdżona, tylko tkanka i mundur mnie tu trzymają. No już dawaj, dni! Znana. Nie żyje? Żyje. Stracił przytomność. Jesteś się na tym znać. Jesteś medykiem, pa! No, podtrzymajcie tym kościem! Kurde! Uwaga! Padli! Szybko, ruchy! Śmigłowiec robi nawrót! Szybko! Ej, po prostu są ciała zerowie, nie? Siadać, raz. Będzie dobrze tam. Będzie dobrze. Zabierzemy się. Wszystko będzie okej. Okay. Chodź, pewnie, że się kurwa wyliczy. Jazda! Rekker, prowadzisz! Forteca, tu grabarze! Musicie nas stąd zabrać! Jak zrozumiałeś? Grabarze, forteca was śledzi. Zapasowa ewakuacja w drodze. Punkt wschodny, 3 km na zachód. Przyjąłem, forteca! To gdzie ten helikopter? Szuka! Cholera! Moja noga! Ona mnie zabije! Dan, oddychaj! Będzie dobrze! Odstawimy cię do domu! Będzie dobrze! Jeśli potwierdzą się dane o admirale Changu i Rosjanach, żaden z nich nie wróci do domu. Ktoś poza mną słyszy pierwsze takty Dixie? Patratuję! Możesz go skupić? Raczej kurwa niemożliwe! Gdzie ten jebaniec? Gdzie on jest? Widzicie? Gdzie on zniknął? Tam, widzę go! Przygotować się! Szybciej! O, mało brakowało. Gazu, cholera! O, przymierza się! O kurwa! Nie! Rozwady pojebu! Przejęli dane. No i? Jeśli w Chinach dojdzie do przewrotu, Rosjanie poprą admirała Changa. Nasze chińskie źródło twierdziło tak samo. Czyli sierżant Tan zginął za coś, co i tak już wiedzieliśmy. W Szanghaju trwają zamieszki. W sprawę włączyli się Rosjanie. Musieliśmy mieć pewność. Nasza blokada Suezu czyni sytuację wystarczająco delikatną. Jeden fałszywy ruch i wybuchnie wojna.
Zna pan swoje rozkazy, kapitanie. Tak jest. Kieruję się w stronę wschodnich wybrzeży Chin. Pierdolony stan wyjątkowy dla miliarda ludzi. Są naprawdę wkurwieni po tym, jak zabito Chin-Chie. Co to za gość? Kandydat na prezydenta. Reformator. Był za transparentnością, sprawiedliwością i wolnością słowa. Ich lider, admirał Chang, sugeruje, że to my zabiliśmy tego Chin. Jeśli narobicie hałasu, staniemy się celem dla nagromadzonego gniewu. Całej nienawiści. Głównym celem będzie wojna. Waszym zadaniem jest wydostanie VIP-ów całych i zdrowych z GU Towers. Pełny nadzór nad ewakuacją będzie sprawował agent CIA Laszlo Kovik. Nie możecie używać broni, chyba że w ostateczności. Wrecker. Sierżant Dan powiedział, że gdyby coś mu się stało, ty powinieneś dowodzić oddziałem. Jego śmierć to dla armii wielka tragedia. Podejmuję tę decyzję tylko ze względu na niego. Oby nie żałował. Sprawdźcie się dobrze. Żadnych błędów nie popełnię. Oby z wozem nic się nie stało. Spoko, braciszku. Nic nam nie będzie. Gadałeś z żoną Dana? Nie, jeszcze do niej nie dzwonił. Co niby mam jej powiedzieć? Przecież nie umarł, spokojnie. Kłamać nie zamierzam. A, Iris! Pomocy, dziękuję! Przepraszam. Kurna, źle to wygląda. Gliny w nerwach. Przebijamy się do celu i zgarniamy, co trzeba, tak? Mamy nie zamoczyć się w deszczu, co nie, Wrecker? Teraz najchętniej wypiłbym trochę kawy. Hej, piechota zmotoryzowana w zasięgu. Widzę. Skurwiele coś mi się bardzo przyglądają. Wtop się w tło. Wtopić się? Niby jak, kurwa? Mam się na Chińczyka przerobić? Ktoś widzi, gdzie jest nasz budynek? Na razie to spróbujcie mnie jakoś stąd wyprowadzić. Okej, w lewo. Tu w lewo. Dobra, dajemy. Chyba już dobrze. Dobra, widzę już ten budynek. Które to ma być piętro? Oj, Luvipak wspominał Garrison. Dwóch plus Kovik? Kurde, hej! Luz, spokojnie! Teraz w lewo, budynek jest po lewo. Kurwa, obrzeźnie. Musimy zostawić Vana. Dajemy z buta. Dobra, chodź, Wrecker.